Jestem poza Stańcami Skalnymi, gdzieś pod Olsztynem. Rzadko kto tutaj zagląda. Ja tutaj chcę pokazać osobliwą skałkę zaklinowaną. Muszę podejść bliżej. Odkryłem ją tu 9 lat temu. No, sam zachwyciłem się, zrobiłem kilka zdjęć. Chcę teraz pokazać. No, pod tą skałką można urządzić tak zwany piknik pod wiszącą skałą. Ojej, ślisko jest. Najlepiej na kolanach. O, jest ta skała zaklinowana. Jest. Jeszcze podejdźmy bliżej. Kto się boi, że spadnie mu na głowę, to niech nie wchodzi. Ja tutaj już byłem kilka razy i tutaj musiałem dokonać takiego, że ta skała była zarośnięta, więc musiałem popracować, wyciąć kilka krzewów i odsłoniłem te skalne jajko, można by powiedzieć. Jak to się stało? No, można domniemywać, że ze szczytu odłamał się kawał skały, kiedyś przed tysiącami lat, stoczył się, no i zatrzymał się w tej szczelinie. Z tym, że na pewno był kanciasty ten kawał skały i erozja, więc lód, mróz, śnieg ukształtowały jako formę kulisą. No, po prostu skalne jajko. Czy teraz uda się nam przejść po nią? Tutaj obrócimy, jak z drugiej strony wygląda. Oto piknik pod wiszącą skałą dla odważnych. Oj, ciasno tutaj. Po prostu. O tak, znowu. Przewrócenie, ale nie zaszkodzi. Zobaczymy z tej strony. O, jest. Jest, tak to wygląda. Jeszcze troszkę dalej. O, jednak tak, z daleka. Czyli po prostu na siedząco. I jeszcze. Teraz zjeżdżamy niżej. Oglądając ten film, należałoby podnieść telefon lub telewizor nad głowę. Bo po prostu to jest nad głową. O, no, odpocznijmy. A więc piękna skała. Utrzymująca się. O, teraz jest. Ja po prostu leżę na plecach. No cóż, niech tak będzie. Zjawiska między skałami warto obserwować. Zapraszam wszystkich w teren na wędrówki po jurze.